W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej mam zaszczyt odznaczyć Pana Złotym Krzyżem Zasługi z serdecznymi gratulacjami. Wszystkiego dobrego życzenia. W dniu dzisiejszym uhonorowaliśmy 80 osób, członków Społeczności Akademickiej Politechniki Opolskiej Krzyżami Zasługi. Koniec roku to także czas podsumowań trudnego okresu, który mieliśmy, który mamy za sobą. I oczywiście Politechnika Opolska zdała ten egzamin, który był na wielu płaszczyznach realizowany, zdała go bardzo dobrze. To widać po wynikach ewaluacji, to widać zaangażowanie, jakie społeczne zaangażowanie z naszej strony było. Także cieszymy się z tego, że po prostu jesteśmy, możemy dzisiaj tutaj to świętować. Z drugiej strony początek czy koniec roku to też jest przygotowanie się do nowego roku, a ten bez wątpienia będzie od nas oczekiwał dalszej pracy, dalszego zaangażowania i pewnie zdobywania kolejnych nowych kompetencji. Złote, srebrne i brązowe krzyże zasługi nadawane przez prezydenta Rzeczypospolitej jest ukoronowanie kariery zawodowej, nie tylko działalności propaństwowej i społecznej, dlatego wszystkim tym, którzy tak licznie dzisiaj odbierali złote, srebrne i brązowe krzyże zasługi, pracownikom Politechniki Opolskiej serdecznie gratuluję. Gratuluję też temu bardzo licznemu gronu tych wszystkich, którzy odebrali medal za długoletnią służbę. To pokazuje siłę Uczelni Opolskiej, Politechniki Opolskiej. W tym roku obchodzę też 45. rocznicę pracy na Politechnice Opolskiej. Zatem, że to się tak ładnie zbiegło i to jest ukoronowanie trochę mojej pracy. Brązowy Krzyż Zasługi to dla mnie duże wyróżnienie, to docenienie mojego zaangażowania nie tylko jako akademika, jako nauczyciela akademickiego, ale przede wszystkim jako osoby, która z dużą życzliwością i z inspiracją współpracuje z otoczeniem. W tym otoczeniu są zarówno młodzi adepci nauki, bo to dodatkowe zajęcia, które na przykład prowadziłam w szkołach, ale to również docenienie pracy specjalistycznej, eksperckiej, współpracy z różnymi instytucjami, z organizacjami. Zatem to wyróżnienie, to odznaczenie pokazuje, że warto być osobą, która wspiera innych, pomaga i inspiruje do aktywnego działania. Wzruszona tym, że praca, którą realizuję od wielu lat na Politechnice Opolskiej, została uhonorowana w taki sposób, tak wysokim odznaczeniem państwowym, to jest taki sygnał do mobilizacji i do dalszej intensywnej pracy. Myślę, że każdy z nas potrzebuje jakiegoś sygnału właśnie docenienia i to jest taki bodziec i taka informacja, no, że to, co robimy, jest ważne, potrzebne. Jak Państwo wiecie, mijamy się na korytarzach z wieloma osobami, a tak naprawdę nigdy nie ma okazji, żeby dłużej porozmawiać. Ciągle trwają zajęcia, bądź też pracujemy w laboratoriach i jednak ta ilość tego czasu, która pozwala na to, żeby spotkać się z innymi osobami z innych wydziałów, no, jest ograniczona dość mocno. Czuję się zaszczycony, nigdy jeszcze nie zostałem uhonorowany takim medalem, więc jak najbardziej jest to miłe doświadczenie i bardzo mi miło, że zostałem, że tak powiem, do niego nominowany i ostatecznie uzyskałem ten medal. Bardzo ważny moment, ponieważ to jest docenienie pewnego wkładu pracy. A poza tym bardzo przemiła impreza o charakterze świątecznym. Mogliśmy posłuchać kolęd, pośpiewać kolęd i spotkać się z innymi też pracownikami. No w ogóle cudownie, że w końcu się udało po 2 latach przerwy, kiedy nie mogliśmy się spotykać w takim gronie. Moim zdaniem było cudownie. Było miło, wesoło, śpiewaliśmy kolędy, mogliśmy zamienić parę zdań z kolegą, koleżanką, z władzami, czy to wydziału, czy do uczelni.